jest Grupa Aforti, dostawca usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 11 minut po godzinie 22. W kalendarzu mamy poniedziałek, 25 dzień lutego. Kłaniamy się, jesteśmy w studiu Radia Poznań przy Berwińskiego 5. Audycję realizuje Mariusz Siuda. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj porozmawiamy o sporcie żużlowym. Przedstawiciele Car Gwarant Startu Gniezno są z nami. Menedżer Rafał Wojciechowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Znakomity zawodnik, nowy nabytek, wrócił do macierzy, do Gniezna, Oskar Pfeiffer. Witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. I rzecznik klubu Radosław Majewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Delikatny uśmiech na twarzy menedżera Rafaela Wojciechowskiego. On tak się utrzymuje od tego trzeciego miejsca sezonu 2018? Oczywiście, że jestem zadowolony po poprzednim sezonie, ale już myślami jestem przy sezonie 2019 i trzeba zapomnieć o tym, co było w zeszłym sezonie. Trzeba przygotować się odpowiednio do najbliższego sezonu i te przygotowania już od dłuższego czasu trwają. Jesteśmy praktycznie bliżej finału, przygotowujemy się do już treningów specjalistycznych, do wyjazdu na tor i myślę, że w najbliższym miesiącu, raczej mówię o miesiącu marcu, w okolicach 10 marca na ten tor wyjedziemy. W najbliższym sezonie też nas wskazują na niższą lokatę. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo lubię jakby przeskakiwać te pozycje, które są stawiane przez ekspertów. Uważam, że ambicja sportowa zarówno nas działaczy, jak i zawodników jest wielka i każdy z nich chce wygrywać i myślę, że będziemy mogli w tym sezonie udowodnić, że także jesteśmy drużyną niedocenianą. Dokładnie tak, no możemy się pochwalić wysoką średnią, jeżeli chodzi o oglądalność naszych spotkań przez kibiców zasiadających na trybunach. Za ubiegły sezon to średnia powyżej 7 tysięcy kibiców na mecz, a więc średnia bardzo dobra, jak na klub pierwszoligowy, jak na miasto Gniezno. Do tego według oglądalności telewizyjnej spotkania z udziałem drużyny Car Gwarant Startu Gniezno również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nasz pojedynek z Rowem Rybnik jest tym meczem, który w sezonie 2018 zgromadził największą publikę przed telewizorami, przed ekranami telewizji Polsat. To było ponad 220 tysięcy osób oglądających przekaz na żywo. No i to jest wynik, który pozwala nam rywalizować, w cudzysłowie oczywiście, z oglądalnością PGA Ekstraligi. Także myślę, że to wynik dobry. Nośność medialna klubu jest bardzo dobra, rośnie z roku na rok i to jest dobry sygnał też dla sponsorów, że warto być razem z nami, warto wspierać gnieźnieński klub i zawodników reprezentujących naszą drużynę. Śledziłeś, będąc zawodnikiem gdańskiej ekipy z Dunek Wybrzeże, losy Startu Gniezno, prawda? No wiadomo, to ta drużyna jest mi cały czas bliska sercu. Na tym torze stawiałem pierwsze kroki, uczyłem się jeździć i można powiedzieć, że tych kółek było tyle nakręcone, że można by objechać cały świat, tak? Więc grzechem byłoby tutaj nie śledzić tych wyników. Śledziłem, że tak powiem, od początku odrodzenia się tego klubu, gdy startowali od drugiej ligi i naprawdę mocno trzymałem kciuki za gnieźniaków i cały czas śledziłem na bieżąco. Często nawet dzwoniłem telefonicznie do moich kumpli z drużyny i chociażby z gratulacjami, więc no tutaj, tak jak mówię, Gniezno cały czas mi jest bliskie sercu. No dokładnie, no u nas można powiedzieć, że to jest rodzinne i płynie to wszystko razem z naszą krwią, tak? Się poetycka mówi metanol we krwi, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No można tak to nazwać, więc no od małego, tak jak mówię, jesteśmy zarażeni tym żużlem i można powiedzieć, że jesteśmy na to skazani, ale w pozytywnym sensie. To ile miałeś lat, jak tata posadził cię na motocykl po raz pierwszy, pamiętasz? Czy ty pewnie nie pamiętasz, ale... Znaczy, no chciałem na pewno o wiele prędzej, niż to było możliwe, natomiast nie dosięgałem jeszcze nogami do ziemi, więc to nie było możliwe, ale myślę, że na takich małych motorkach zaczynaliśmy, odkąd uczyliśmy się chodzić, więc tak jak mówię, cały czas rosnęliśmy z myślą o tym, że już będziemy zawodnikami. To nie było nam kładzone do głowy, bo to była nasza dobra wola i my wiedzieliśmy bardzo dobrze, co chcemy w życiu robić. No tak, możemy powiedzieć, że idziemy wzorem najlepszych, no chyba najlepszą drużyną w Polsce w tej chwili niezaprzeczalnie jest Unia Leszno, ale Gniezno powoli nadąża za najlepszymi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o liczbę wychowanków, to w przyszłym sezonie będziemy mieć 4 Gnieźnian w podstawowym składzie, a nawet tych chłopaków jest zdecydowanie więcej, bo jeszcze jest wśród juniorów kilku zawodników, którzy
z tego miasta się wywodzą. To jest Oskar Pfeiffer, dalej Mirek Jabłoński, tak? Adrian Gała i Kevin Pfeiffer. No, tak jest. Tak na dzień dzisiejszy to jest ta czwórka, która aspiruje. To ustalmy, Kevin to? Kuzyn. Kuzyn, jasne. Dokładnie tak. I można powiedzieć, że ten zamysł, aby drużyna była budowana na wychowankach, jest cały czas realizowany. Cieszy mnie to, że tak chętnie wracają ci zawodnicy, tak dobrze tu się czują i robią cały czas progres w wynikach sportowych, bo tak naprawdę patrząc na przykład na Adriana Gałę, który z roku na rok rozwija się coraz lepiej, liczy na to, że Oskar, wróciwszy teraz do Gniezna, będzie tutaj jednym z liderów i myślę, że on sam też na to liczy i wszystko zrobimy, żeby tak się stało. Mam pytanie do Oskara Pfeiffera, bo tak mówi, że zna gnieźnieński tor jak własną kieszeń, to mam dwa pytania. Czy przyjechał z Gdańskiem do Gniezna, zero punktów zdobył? No i drugie pytanie moje, czy to prawda, że nie chciał jeździć w Gdańsku, ponieważ musiał walczyć o skład w GKS-ie? Dziękuję. Dziękujemy. No, ostre pytanie. Jesteśmy na wirażu, Oskar, no to od razu do roboty. Dokładnie. 61 8654 654, telefon do naszego studia. Gdyby Państwo mieli jeszcze ostrzejsze pytania, a może i łagodniejsze, zapraszamy. Z wielką chęcią udzielę odpowiedzi na te Proszę pytania. Proszę bardzo. Co do pierwszego, no czasami się tak w żużlu dzieje, że kumulacja tych wszystkich złych rzeczy, że tak powiem, wychodzi w najbardziej nieodpowiednim momencie, tak? I to, co mi się przytrafiło, no to też nie chciałbym tłumaczyć sprzętu, tak, ponieważ wiadomo, to jest nie do końca bardzo lubię się tym zastawiać, ale tak jak mówiłem, no zbieg wszystkich rzeczy zdarzył się w tym momencie, gdy, że tak powiem, najbardziej mi zależało na tym, żeby zrobić jak najlepszy wynik, tak, żeby pokazać się tutaj swoim kibicom z jak najlepszej strony, mnie zapamiętano i no chciałem, że tak powiem, tutaj przechylić czale zwycięstwa do swojej drużyny obecnej, co jeździłem, czyli dla gdańskiego klubu. No, natomiast tak ja się... nie chcę być twoim adwokatem, Oskar, ale jest coś takiego, może nie wiem, takie słowo mi przyszło teraz, przemotywowanie? Jak najbardziej. I to myślę też gdzieś po tym pierwszym biegu, gdzie to nie wypaliło, to już zaczęło wprowadzać nerwową atmosferę i no zaś tak jak mówię, się okazało, że ten silnik, na którym liczyłem, wygrałem dwa turnieje, pękła głowica w środku, dodatkowo padły prądy, były ogromne upały, więc no nie ma się co dziwić, żeby te silniki nam służyły wieczność, tak? Więc no postawiłem na tą jednostkę, która okazała się być wadliwa i niestety w efekcie zdobyłem 0 punktów. Tak? Ta druga część pytania, motywację powrotu do Gniezna. Warunek był jeden w Gdańsku. Też nie chcę za bardzo tutaj zdradzać szczegółów, jakie były. Pierwszeństwo miał klub z Gdańska. Nie wywiązał się z umowy, tak? Wiadomo, o jaką chodzi. Były cały czas obiecanki. No i czułem się niedoceniany, więc postanowiłem zmienić klub. Było widać, że Gniezno również zależy bardzo na moim powrocie, więc od razu złapaliśmy wspólny pułap i jak widać, nie boję się rywalizacji, ponieważ u nas też jest trzech Polaków, więc jak widać, podejmuję rękawice i walczę o to, o wynik, żeby był jak najlepszy dla drużyny. To 2000 ludzi się przedostało przez te nowe wejścia, nowej pięknej hali w Gnieźnie na prezentację. Byliście w lekkim szoku? No, zdecydowanie byliśmy w lekkim szoku, kiedy przygotowywaliśmy się do tego całego eventu, który udało nam się zrobić w grudniu. Naszym takim, powiedzmy, spodziewanym pułapem kibiców to było gdzieś około 800 do 1000 fanów, którzy zdecydują się wtedy w ten dzień odwiedzić nowo wybudowaną halę. No, wraz jakby z upływem kolejnych minut, kiedy dużo się działo na hali, bo przed prezentacją drużyny mieliśmy charytatywny mecz na rzecz Bartka Labręca, znakomite wydarzenie, gwiazdy polskiej sceny filmowej pojawiły się w Gnieźnie. Już było dużo ludzi, ale jakby wraz z upływem czasu tych kibiców przybywało. No i faktycznie, no można powiedzieć nieskromnie może, ale no udało nam się zrobić zdecydowanie jedną z lepszych imprez w tej nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. To pokazuje, że jest dla kogo robić ten czarny sport w Gnieźnie, że jest zapotrzebowanie na drużynę, jest zapotrzebowanie na emocje właśnie związane ze speedwayem. Także to jest taki no, solidny motyw
motywator i bodziec do pracy na rzecz klubu i do robienia fajnej otoczki wokół Żużla, bo teraz sport żużlowy to nie jest tylko mecz, który odbywa się w niedzielę, który gromadzi kibiców na półtorej godziny, ale to jest coś, co funkcjonuje cały czas. Kibice żywo są zainteresowani całą otoczką wokół klubu, sprawami od kuchni, tak to nazwijmy, także no, to pokazuje, że jest zainteresowanie czarnym sportem w Gnieźnie. Tak, no, kibice już dopytują, gdzie będzie można to zobaczyć, gdzie będzie można posłuchać. Mamy ciekawe projekty dla fanów. W tym sezonie ruszamy z telewizją klubową. Kamera naszej telewizji praktycznie jeździ ze zawodnikami na każde wydarzenie, czy to jest trening ogólnorozwojowy, czy to są zajęcia z młodymi w szkółce żużlowej, czy wiele innych projektów. No, staramy się wychodzić frontem do kibica. Walczymy o tego kibica, ale też dbamy o kibica. Dajemy wiele okazji, możliwości do spotkania z zawodnikami. Chcemy, żeby ten kibic żył z klubem przez 7 dni w tygodniu, a nie tylko przy okazji niedzielnego meczu, na który oczywiście już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. No i tak jak i kibice, tak również i my nie możemy się doczekać tej inauguracji. A że wypadła ona z Gdańskim Wybrzeżem, a to klub, który no zawsze wywoływał dodatkowe emocje, zdrowe emocje sportowe, to dla nas chyba tylko lepiej. Proponuję, drodzy Państwo, że pierwsza dzisiaj podwójna wejściówka na to premierowe spotkanie z Gdańskim Wybrzeżem na W25, Wrzesińska 25. To będzie 31 marca, godzina 14.30, pierwszy wyścig, prezentacja bodaj o 14.00 już? Tak, godzina 14.00, ja uczulam już praktycznie od dobrych kilku dni, jak poznaliśmy oficjalną datę tego spotkania. Będziemy mieć zupełnie nowy system wejściowy, jeżeli chodzi o Gnieźnieński Stadion. Tak. Nowy system taki, który sprawdza się na tych nowo budowanych stadionach, a to wiąże się z tym, że wymaga przyjścia nieco wcześniejszego kibiców na obiekt, dlatego już teraz zwracamy się do kibiców prośbą. Na czym to polega? Tak, nowy system oparty o pełną elektronikę. Nie będzie tak jak do tej pory pana z ochrony, który przedziera bilety. Wszystko będzie zautomatyzowane. Czytnik elektroniczny, karnety w formie kart magnetycznych z chipem i bilety z kodem kreskowym, który będzie skanowany. Wejście na zasadzie kołowrotków. Nam też pozwoli to dokładnie oszacować ilość kibiców na stadionie. No i zdecydowanie uszczelnia wejścia na obiekt. To wiąże się z tym, że jakby wymaga wcześniejszego przyjścia kibiców. Ten proces wejścia może być minimalnie dłuższy niż do tej pory miało to miejsce w poprzednich sezonach, dlatego właśnie prośba, aby kibice wzorem ubiegłych lat nie zostawiali tego przyjścia na stadion na ostatnią chwilę, a jednak pojawili się nieco wcześniej na trybunach. Szykujemy kilka ciekawych akcji zachęcających do tego, aby przyjść wcześniej, aby nie nudzić się na tym stadionie w oczekiwaniu na mecz. Mamy kilka ciekawych pomysłów, ale myślę, że jeszcze dzisiaj nie chciałbym ich zdradzać. Zdradzimy je nieco bliżej inauguracji najpierwszej Ligi Żużlowej z drużyną z Dunek Wybrzeża Gdańsk. Mecz 14.30, ale to jest godzina pierwszego wyścigu, dlatego trzeba przyjść na stadion odpowiednio wcześniej. Ocena tych wzmocnień. Ja najostrzejsza wobec Oskara, żeby była sprawa jasna. To zacznę od Oskara, może tak mocno nie. Powiem szczerze, że muszę tutaj dużo pochlebnych słów powiedzieć, bo zresztą Oskar to dobrze pamięta, po pierwszym turnieju, który wygrał w Gnieźnie, też była nasza rozmowa. Już wtedy myślałem o Oskarze, żeby go ściągnąć do Gniezna. Wtedy niestety poziom naszej drużyny, bo zaczynaliśmy, dopiero był drugoligowy. Oskar, aspiracje były znacznie wyższe i to jak najbardziej rozumiem, ale no przyszedł ten czas, gdzie mogliśmy się spotkać. Oskar wraca. Ja mam dla niego pewną misję w drużynie. Wierzę, że tej misji podoła. Myślę, że to będzie dość ambitna misja, ale także taka, która pozwoli pokazać mu jego wszystkie możliwości i przede wszystkim jego wszystkie mocne strony, a nad słabszymi będziemy pracować, bo każdy zawodnik ma zawsze te lepsze i te słabsze strony, ale uważam, że jest to zawodnik, który zrobi w tym roku dużą różnicę w składzie. Fredrik Jakobsen. No to akurat nabytek tutaj z Poznania, można powiedzieć. Młody, perspektywiczny Duńczyk. Uważam, że on za parę lat może występować w zawodach cyklu Grand Prix, bo ma taki potencjał. Taki potencjał w nim dostrzegam. Związaliśmy się z nim zresztą na 2 lata. Mam nadzieję, że być może i dłużej będzie gościł w Gnieźnie. Kolejny zawodnik. Kuzyn. Kevin Pfeiffer, tak mam zapisane. Tak. Kevin wraca do nas tak naprawdę po roku pobytu w Poznaniu, wraca do Gniezna. Ostatni rok jako junior, ja mam nadzieję, że pójdzie w ślady ojca i także w tym wieku zacznie się budzić do takiego żużla, gdzie będzie
mógł pokazać niemały potencjał, jaki w nim drzemie, bo uważam, że ma te możliwości. Myślę, że w tym roku będą one w gnieździe wyzwolone w 100% i w tym ostatnim roku juniora pokaże się, że jest jednym z lepszych juniorów w najspierwszej lidze żużlowej. Andrzej Kudryaszow? Rosjanin, który przychodzi do Gniezna, wraca z Ekstraligi do pierwszej ligi, mogę tak powiedzieć. Powiem tak, zawodnik, który może być w pierwszej lidze czołową postacią, zresztą startował w takich imprezach jak SEC, czyli no, startował z najlepszymi, pokazywał się w wielu turniejach, że potrafi wygrywać z najlepszymi, więc także może być jedną z czołowych postaci kar gwarant startu Gniezna. Ja mam takie zapytanie do pana Rafaela, bo pan Rafael jest świetnym menadżerem, ale była opcja taka, że kto będzie trenerem naszego klubu startu. Razem z Mirkiem Jabłońskim robimy właśnie kurs na instruktora sportu żużlowego, gdzie otrzymamy certyfikat. Myślę, że dobrym krokiem, aby z młodzieżą pracował Mirek Jabłoński, to jest bardzo ciekawe posunięcie i jak najbardziej jestem za tym, a przy okazji mam nadzieję, że odpowiednią wiedzę także ja nabędę i będę mógł tutaj być trenerem pierwszej drużyny. A Mirek zajmie się szkoleniem młodzieży, zarówno tych najmłodszych, jak i naszych juniorów. Pan Kaskoda, ja wiem, że teraz jeszcze przed pierwszymi próbami, przed meczami kontrolnymi trudno o tym mówić i pewnie taka dyplomatyczna odpowiedź z pana ust będzie brzmiała, panie Rafale, na wszystkich liczę, prawda? Bo to się wykrystalizuje się dopiero w trakcie jazd, meczów sparingowych. Oczywiście, no mam swoją wizję w głowie, mam odpowiednie zadania dla wszystkich zawodników i myślę, że ta wizja mi się sprawdzi i po serii treningów, sparingów będę mógł tylko potwierdzić i wystawić ten skład do pierwszego meczu. No myślę, że ta pierwsza liga będzie naprawdę piekielnie mocna i znaleźć tutaj faworyta do wygrania Pucharu pierwszej ligi będzie bardzo ciężko, ponieważ każda ekipa będzie bardzo mocna i myślę, że głównie będą drużyny się nastawiać na wysokie zwycięstwa u siebie i łapania bonusów na wyjazdach, aczkolwiek wiadomo, apetyty rosną z miarą jedzenia, więc na pewno też będą się kusić o zwycięstwa na wyjazdach, więc no tutaj tak jak mówię, wszystko zweryfikuje tor i forma zawodników. Kto na dzisiaj byłby faworytem numer jeden? Mówię, odkładamy Gniezno. Ja poproszę o 6 cyfr do tytułu. To tak samo jest trudne do wytypowania, jak dzisiaj naprawdę od 1 do 7 miejsca. To jest wiele czynników na to wpływa i wiele rzeczy można zmienić. I dzisiaj jakiekolwiek dywagowanie na ten temat nie ma najmniejszego sensu. Są rzeczy, które są przewidywalne, są rzeczy, które są nieprzewidywalne. Wiele aspektów na to wpłynie. Ja skupiam się na swoim zespole i będę robił wszystko, żeby zrealizować cel, jaki sobie postawiliśmy przed tym sezonem. Prawie jak trenerzy piłkarscy pan mówi. Skupiam się na swoim zespole. Czyli na tym, żeby awansować do playoffów. Reszta drużyn oczywiście będę ich szanował, analizował każdego przeciwnika przed danym spotkaniem, ale skupiam się w całości sezonu na swoim zespole i to ze swoim zespołem chciałbym wspólnie z nimi najpierw awansować do playoffów, a później będziemy chcieli sprawić jeszcze większą niespodziankę. No cóż, no dla nas, dla zawodników, czym więcej meczy, tym lepiej. Jeśli zapowiada nam się dłuższy rozwrat z motocyklem w połowie sezonu, no to dostajemy białej gorączki, ponieważ wszyscy szukają jakichś alternatyw, żeby ten kontakt z motocyklem się utrzymywał jak najdłużej. No jeśli wypadnie nam, nie wiem, strzelam, miesiąc siedzieć na tyłku, no to ciężko zaś nam jest wskoczyć na ten rytm, co prezentowaliśmy i przygotowaliśmy się do połowy sezonu, tak? Więc no tutaj dla nas działa to jako minus, więc no trudno, tak się stało, no mleko się wylało i musimy się do tego dostosować, nie zmienimy tego. No tak, zdecydowanie tak, ale widać, że działacze zaczynają coraz rozsądniej myśleć, przede wszystkim zaczynają kalkulować, że jeżeli mają taki budżet i takich zawodników nie mogą nagle z dnia na dzień podnieść tego budżetu, bo to trzeba powiedzieć, że to jest różnica nieraz i nawet 1 000 000 złotych, jeżeli chodzi o pierwszą a drugą ligę, a tak znaleźć w ciągu paru dni, tygodni
Taki pieniądz to nie jest łatwo, żeby odpowiednio, a co innego jeszcze odpowiednio dograć drużynę, tutaj zbudować tak, jeżeli się budowało drużynę na drugą ligę i teraz przejść nagle do pierwszej ligi, no ten poziom sportowy jednak jest troszeczkę wyższy. Inne też po prostu jest to przygotowanie, jeżeli chodzi przede wszystkim o budżety danego zawodnika i te budżety by trzeba było podnieść także wśród zawodników, więc no byłoby to problemem zarówno dla działaczy, jak i dla zawodników startujących ligę niżej. Współpraca z miastem, no to jest zawsze interesujące. Rozmawiamy tutaj, słyszy nas cała Wielkopolska, a teraz dzięki internetowi może i zdecydowanie dalej. Czy ten stadion też będzie jakoś, nie wiem, upiększany, że użyję takiego kolokwializmu, żeby te warunki do oglądania meczu były jak najbardziej komfortowe? I od razu, Radek, do ciebie też pytanie kolejne. Kto jest najbardziej medialny z tej drużyny? Oskar się dzisiaj sprawdza znakomicie, to od razu wiemy, ale on jest wyćwiczony już także w Gdańsku przez Radio Gdańsk, także wiemy, że to nie ma problemu. Może pierwsza część pytania, a więc ta współpraca z miastem. Na każdym kroku podkreślamy, że władze miasta z panem prezydentem Tomaszem Budaszem są naszej dyscyplinie sportu bardzo przychylne i to podkreślamy. 7000 mieszkańców średnio przychodzi na mecz, no to trudno lekceważyć, prawda? No, czy to trochę więcej jest miłości, też to wynika pewnej sympatii? Prezydent docenia działania podejmowane przez nasz klub. Zresztą monitoring mediów i wszelkie dane statystyczne podkreślają, że sport żużlowy jest znakomitą promocją dla miasta Gniezna. Władza to dostrzega i chętnie wspiera nasze inicjatywy i podejmowane przez nas działania. To, co robimy na rzecz rozwoju tej dyscypliny, szkolenie młodzieży, pierwsza drużyna, dobra sytuacja wokół klubu, dobra otoczka. Nie ma od czasu powstania Gnieńskiego Towarzystwa Motorowego Start, nie słyszymy tego, co przy okazji poprzednich klubów, nie ma mowy o problemach finansowych. Klub jest budowany na solidnych fundamentach, na solidnych podstawach, zarządzany tak, jak powinno wyglądać zarządzanie profesjonalnego klubu sportowego, więc myślę, że to też wpływa pozytywnie na to, że władze miasta bardzo przychylnym okiem spoglądają na to, co dzieje się na Wrzesińskiej i na to, co jest związane z GTM Start Gniezno. Pytanie kolejne, czyli stadion. Co roku dbamy o to, aby ten stadion był jak najlepszego standardu. Zresztą organizacja takich imprez jak 2 lata temu Speedway Best Pairs, czy w ubiegłym roku Speedway Euro Championship, transmitowanych do wielu krajów świata za pośrednictwem kamer Eurosportu. Myślę, że to jest namacalny dowód na to, że z naszego stadionu żużel ogląda się znakomicie, bo tak jest faktycznie. Z każdego miejsca są dobre warunki do oglądania. No, co do tego rozwoju, to trzeba by się cofnąć do tego, co mówiłem kilka minut temu, ten nowy system wejściowy. To jest taka nowinka, którą mieć będziemy w sezonie 2019. Pewnie jest jeszcze wiele aspektów do poprawy na stadionie, które nam się marzą. Mamy zabytkową trybunę z wieżyczką, którą chciałoby się nieco dostosować do obecnych wymogów, bo na tej wieżyczce no, jest dość mało miejsca, biorąc pod uwagę obecne wymagania i to związane z zabezpieczeniem imprezy masowej i z całą obsługą zawodów. Także no, jest jeszcze wiele kwestii, które można by poprawić, ale myślę, że mimo wszystko z naszego stadionu zawody ogląda się bardzo dobrze, co potwierdzają kibice, bo jak rozmawia się z fanami, to z każdego punktu na obiekcie przy Wrzesińskiej 25 te zawody ogląda się fajnie i mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie. No, również kwestia przygotowania toru, widowiskowość, ta rzecz też się zmienia na lepsze. To już nie jest przysłowiowy gnieziński beton i cztery kółka jazdy gęsiego, ale strategia założona przez Rafała się sprawdza. Tor jest przygotowywany tak, że tej walki na dystansie 4 okrążeń jest dużo, a to też wpływa na to, że kibice chętnie odwiedzają obiekt. To jeszcze powiedz o tych kibicach, o tym kontakcie kibiców z zawodnikami. Jak to wygląda? Właśnie kto jest taki najchętniejszy też do wzięcia udziału w takich akcjach promocyjnych na rzecz klubu? Skrzywdziłbym może drużynę, gdybym teraz wyróżniał jednostkowo poszczególnych zawodników. Mamy znakomity team, jest fajna atmosfera w drużynie i kiedykolwiek jest jakakolwiek akcja z udziałem, czy to jednego zawodnika, czy kilku zawodników, no praktycznie nie ma problemu, żeby namówić żużlowców do kontaktu z kibicami. Dobra, co się zrobiło, że kibice i potencjalni sponsorzy no, nie muszą być akurat z samego Gniezna, prawda? Tylko na przykład biznesmeni z okolicznych miejscowości, tych mniejszych, może wiosek nawet. Tak to jest? Penetrujecie ten rynek?
Oczywiście, że tak. Mamy sponsorów nie tylko z Gniezna, nie tylko z powiatu gnieźnieńskiego, nie tylko z okolic Gniezna. Są sponsorzy z Poznania, a trzeba powiedzieć, że dwie nasze główne firmy, czyli Kar Gwarant, to jest sponsor, który podchodzi tutaj bardziej z okolicy Łodzi, a no, firma Aforti to jest firma, która ma swoją siedzibę w Warszawie. I tak naprawdę no, szukamy tych sponsorów coraz szerzej, bardziej, że mamy do dyspozycji telewizję, która pokazuje praktycznie no, dosyć sporą część meczy i to jest znakomita promocja dla sponsorów i myślę, że część sponsorów to docenia, część zacznie to jeszcze bardziej doceniać, a myślę, że ta współpraca będzie układała się dalej pozytywnie i tylko z korzyścią dla obu stron. Ogólnie nie lubię oceniać drużyn i stawiać krzyżyka na jakichś zawodników czy jakieś drużyny, bo wiadomo, jaki ten sport jest nieobliczalny. Wielokrotnie spisywano drużyny na porażki, a okazywało się, że wjeżdżało jako czarny koń do fazy play-off, chociażby tak jak Gniezno w zeszłym roku. No i tak jak mówię, tutaj my jako zawodnicy musimy robić swoje, dawać wszystko z siebie, aby, że tak powiem, ten klub jak najlepiej. Dobra, to stał. Uciekam od tego pytania. Rzeczywiście, jak wyglądały przygotowania, jak wyglądają konkretnie przygotowania? Już lepiej. Oskara Pfeiffera. No właśnie, tak czułem, że zacząłeś tutaj z tymi ścieżkami z Wrzesińskiej, już wyjechałeś. Prawie wylotówka na Poznań się zrobiła, ale dobra, to w takim razie proszę o pytanie łatwiejsze. Zestaw numer jeden. No można powiedzieć, że przygotowania zimowe jak co roku nie zmieniły się. Zdawały egzamin, więc nic nie zmienialiśmy. Może troszeczkę więcej czasu poświęconego na siłownia była? Była siłownia, był hokej na lodzie, było bieganie, dużo tego się działo. I piłka nożna też była, zdaje się. Piłka nożna nie jest to mój ulubiony sport. Mhm. Mało mnie to interesuje, jakoś mnie to nie pociąga, więc nie idę w tym kierunku. Czyli na Mieszka Gniezno nie chodzisz? Nie chodzę, aczkolwiek myślę, że będę odwiedzał, tak? I śledził poczynania kolegów z miasta. Więc tak jak mówię, teraz wchodzimy w okres, że tak powiem, luzu takiego treningowego. Ten czas, gdzie mieliśmy już przetrenować, już jest za nami i teraz praktycznie musimy schodzić z tonu. Bardziej doglądamy sprzętu w warsztacie, na jakim jest etapie. O i ładnie przeskoczyłeś. Też zawodnik musi myśleć o dobrej współpracy z tunerami. No, różne marki mają ci tunerzy. Są takie nazwiska topowe, które nie wiem, czy rzekomo, czy naprawdę dają gwarancję tego, że silniki będą perfekcyjnie przygotowane. Też musisz sobie wybierać, układać, liczyć pieniążki, żeby się z tymi najlepszymi dogadywać? No na pewno. Cieszę się i bardzo dziękuję działaczom z Gniezna, że pozwolili mi się dobrze przygotować do tego sezonu, bo nie muszę się martwić o to, czy mam zapłacić za sprzęt 20 czy 15, tak? Po prostu potrzebuję to i to czyli mam. Czyli zapłacone po dzisiaj 25. Dokładnie. Nie wiem, kiedy można zapytać menadżera. No cieszę się bardzo, że mam taki spokój psychiczny, więc silnikowo jestem również dobrze przygotowany. Dobra, Oskar, trzy konkretne jednostki, więc na pewno będziesz z tego korzystać w sezonie. Indywidualnie, co chcesz osiągnąć poza ligą? Poza ligą na pewno chciałbym awansować do wszystkich polskich turniejów, jakie to są możliwe, czy Złote Kaski, czy Mistrzostwa Polski. Tam już, że tak powiem, cała artyleria idzie w ruch i no, można powiedzieć, że to jest dzień konia, kto ma, ten wygrywa, tak? Więc na pewno chcę dostać się do wszystkich finałów i z tego będę bardzo zadowolony. Ładna deklaracja, panie menedżerze? Bardzo ładna. Ja mogę dodać, że 30 kwietnia w urodziny będziemy mieć w Gnieźnie finał par z pierwszej ligi żużlowej i zwycięska para awansuje bezpośrednio do finału Mistrzostw Polski, więc przecież mógł Oskar dołożyć dużą cegiełkę. Serdecznie zapraszam. Szalony szampan tam może być, co się tego 30 kwietnia. Piccolo, ja rozumiem, że piccolo, ale? Liga zawsze gromadzi najwięcej kibiców na stadionach, ale mamy jeszcze w Gnieźnie taką jedną imprezę, która też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Rok temu jubileuszowa, 10. edycja, Maciej Janowski.
jak na króla Gnieźnieńskiego żużla przystało, wykonał rundę honorową na koniu. To też taki powrót do tradycji, do tego, co kiedyś działo się na Wrzesińskiej 25, bo to przecież był hipodrom, no ale wracając do tematu żużlowego, 11 odsłona turnieju o koronę Bolesława Chrobrego. Kiedy? W świąteczną niedzielę. Tego właśnie dnia zapraszamy już teraz do Gniezna na turniej o koronę Bolesława Chrobrego. Tak, to będzie 21 dzień kwietnia. Bardzo ciekawy świąteczny weekend żużlowy, bo dzień później udajemy się na mecz do Łodzi. Ten mecz odbędzie się nieco wcześniej, właśnie w lany poniedziałek, a nie tak jak został zaplanowany w terminarzu. Tak więc no, pracowity weekend dla zawodników, dla kibiców również, bo pewnie do Łodzi mnóstwo fanów Gniezna pojedzie za drużyną Kark Warnstart dopingować nas w walce o ligowe punkty, ale tak jak mówię, turniej o koronę Bolesława Chrobrego w świąteczną niedzielę, oprócz tego impreza, o której wspomniał Rafał przed momentem, a więc Mistrzostwa Par Nice pierwszej ligi. To jest kolejna pozaligowa fajna impreza, na którą warto się pojawić na stadionie. No i na koniec sezonu we wrześniu Puchar Nice pierwszej ligi żużlowej. Takie podsumowanie całej pierwszej ligi właśnie w Gnieźnie. Najlepsi żużlowcy z pierwszoligowych aren, tak więc no, myślę, że to również będzie ciekawy turniej, a więc nie tylko samą ligą żyją fani Speedwaya w Gnieźnie, ale także ciekawymi imprezami dodatkowymi. Warto interesować się żużlem, warto pojawiać się przy Wrzesińskiej, tych emocji sportowych na pewno nie zabraknie.